26 lutego 1945 roku kanadyjskie czołgi zaatakowały ostatnią niemiecką linię obrony na zachód od Renu. To była jedna z najbardziej zaciekłych bitew na froncie zachodnim. Mimo miażdżącej przewagi przeciwnika, Niemcy desperacko się bronili. To była ich ojczyzna, którą my najechaliśmy. Teraz to my byliśmy agresorami. Zwabili Kanadyjczyków w pułapkę i pancerny zagon zamienił się w krwawą jatkę. Widzieli każdy nasz ruch jak na dłoni. Strzelali do nas jak do kaczek. Stawką w tej grze był los Niemiec, a toczyła się na polach nazywanych przecinką w Hochwald. Wiedzieliśmy tylko, że mamy ich zabić. Największe bitwy pancerne. Nadrenia, żyzny obszar rolniczy w zachodnich Niemczech. Zimą 1945 roku stoczono tu jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej. W lutym 1945 roku wojna w Europie dobiegała końca. Alianckie czołgi przekroczyły zachodnią granicę III Rzeszy. Atak prowadziła pierwsza armia kanadyjska. Jej zadaniem było sforsowanie Renu i wdarcie się do środkowych Niemiec. Kanadyjczycy mieli połączyć siły z Brytyjczykami i zająć mosty na Renie w pobliżu miasta Xanten. Zgromadzili w tym celu potężne siły. 90 tysięcy żołnierzy, 300 dział i ponad 1000 czołgów. Podstawowym używanym przez nich czołgiem był Sherman 5. 32-tonowy pojazd miał krótkolufową, 75-mm armatę i 5-centymetrowy pancerz czołowy. Małą siłę ognia i słaby pancerz kompensowała ruchliwość. Poza tym alianci produkowali je tysiącami. Shermany były wspaniałymi czołgami. I mieliśmy ich znacznie więcej niż nasi przeciwnicy. Ich zaletą było to, że było ich dużo, a po drugie nie wymagały częstej konserwacji. Shermany miały krótkolufowe armaty i mogły nam wyrządzić szkody tylko z niewielkiej odległości. Nie były tak dobre jak nasze pantery. My mieliśmy długolufowe armaty, więc Shermany nie mogły się z nami równać. Pantera miała długolufowe działo 75-mm, 8-centymetrowy pancerz czołowy i była jednym z najlepszych czołgów II wojny światowej. Ale zimą 45 Niemcy nie mieli ich już zbyt wiele. Amerykanie mieli znacznie więcej materiałów, o wiele więcej sprzętu, benzyny, jedzenia i amunicji. Nie mogliśmy się z nimi równać, a w 45 roku nie mieliśmy już prawie żadnych czołgów. Nad Renem miało bronić kilkadziesiąt panter. Niespełna tuzin tygrysów i mniej niż 100 dział przeciwpancernych. Alianci mieli przytłaczającą przewagę w ludziach i sile ognia. Ale Niemcy wierzyli, że dzięki swojej determinacji zdołają obronić ojczyznę. Odkąd Brytyjczycy i Kanadyjczycy przekroczyli granicę Niemiec, Niemcy bronili własnego kraju. Żołnierze nie walczyli za Hitlera ani za III Rzeszę, lecz za ojczyznę.
za rodziny, które zostawili w domach. Po niemiecku ojczyzna to Vaterland. Było jasne, że będą stawiali bardziej zaciekły opór niż zwykle. Ich determinacja robiła na mnie olbrzymie wrażenie. Walczyli do samego końca. Dobrze wiedzieli, że wszyscy zginą, a mimo to bili się dalej. Rodziny wielu naszych towarzyszy zginęły podczas bombardowań. Mówili sobie, po co miałbym wracać do domu? Lepiej walczyć dalej i zabrać ze sobą do grobu jeszcze kilku wrogów. Tak właśnie myśleli. Alianccy żołnierze musieli zdobywać każde gospodarstwo. Każdy zagajnik. Każdą, nawet najmniejszą wioskę. Niemcy stawiali zaciekły opór i w drugim tygodniu walk natarcie straciło impet. W ciągu 18 dni alianci stracili 8 tysięcy żołnierzy i setki czołgów, a posunęli się tylko o 25 kilometrów. Wtedy do akcji wkroczył generał Guy Simonds, dowódca kanadyjskiego 2. Korpusu. Simonds przygotował operację Blackbuster, śmiały plan nocnego ataku czołgów i piechoty na wzniesienia pomiędzy miejscowościami Kalkar i Udem. Zajęcie wzniesień otworzyłoby drogę jego głównym siłom, które mogłyby przekroczyć dolinę i zniszczyć Niemców okopanych wzdłuż grzbietu Hochwald, ostatniej linii obrony przed Renem. Niemcy doskonale znali teren, bo walczyli na swojej ziemi. Dlatego nie miało znaczenia, że ich wojska były dziesięciokrotnie słabsze od sił aliantów. Problemy aliantów wynikające z gorszej znajomości terenu potęgowała pogoda, bo wiosna w Nadrenii zaczęła się wyjątkowo wcześnie. Z powodu roztopów wszystkie trzy rzeki były wezbrane. Poza tym zniszczyliśmy zapory. Stan wody na dwóch rzekach był tak wysoki, że nie mogli ich sforsować. Wszędzie było pełno błota. Zalało wszystkie drogi i płoty. Mapy stały się bezużyteczne, bo wszędzie wokół nas widać było tylko błoto. Pola po obu stronach dróg zamieniły się w bagna. Nie mogli się poruszać w terenie i musieli trzymać się dróg. Dlatego byli dla nas łatwym celem. Wczesnym rankiem 26 lutego kanadyjska piechota wspierana przez niemal 80 czołgów z 2. Brygady Pancernej rozpoczęła pierwszą fazę operacji Blockbuster. Jej zadaniem było zajęcie wzgórz Kalkar i otwarcie drogi do ataku na grzbiet Hochwald po drugiej stronie doliny. Atak poprzedziła nawała ogniowa, w której brało udział 700 dział. Wszystkie otworzyły ogień niemal jednocześnie. Posuwając się naprzód, słyszeliśmy wyraźnie huk kanonady naszej artylerii. Był tak głośny, że czuło się go w trzewiach. Ten nieustanny huk odczuwało się nawet wewnątrz czołgów. Gdy jest się przed stanowiskami dział, słychać je lepiej niż gdy jest się za nimi. Cały czas padał deszcz. Rozmokły grunt utrudniał nam poruszanie się. Wjechaliśmy na pole minowe i pierwsze trzy czołgi najechały na minę. Miny talerzowe zrywały gąsienice.
i wyginały podłogę pod kierowcą. Krótko mówiąc, unieruchamiały czołg. Zameldowaliśmy opolu minowym, ale zastępca dowódcy kazał nam jechać dalej. Butler zapytał wtedy, jak mamy jechać dalej, skoro jesteśmy na polu minowym. Panowały kompletne ciemności, niczego nie było widać, ale znaleźliśmy jakąś dróżkę. Skręciliśmy w prawo i przejechaliśmy polną drogą. Niemcy jej nie zaminowali. Kiedy nie prowadzi się ognia, zadaniem ładowniczego jest obserwacja terenu przez peryskop. Po jakimś czasie dostrzegłem dwa niemieckie czołgi przejeżdżające obok płonącej stodoły. Wrzasnąłem do mikrofonu: niemieckie czołgi. Uzbrojony w krótkolufowe działo Sherman Hale'a nie miał szans w starciu z Panterą. Nie mogliśmy im nic zrobić, szczególnie z takiej odległości. Kanadyjczycy dysponowali jednak dodatkowym wsparciem. W każdym plutonie czołgów znajdował się przynajmniej jeden Sherman Firefly. Był on uzbrojony w długolufowe działo 17-funtowe, którego pocisk przebijał 13-centymetrowy pancerz z odległości ponad kilometra. Zostawiliśmy Pantery czołgowi z 17-funtówką. Nie było sensu strzelać do nich z 75. Pierwszy pocisk 17-funtowej armaty trafił w stodołę i Pantery uciekły w zamieszaniu. Niemcy często wysyłali czołgi przed swoje linie obrony. Kiedy zaczynał się atak, wycofywały się, wciągając przeciwnika pod ogień dział przeciwpancernych. Mimo to pluton Hale'a nacierał nadal. Wjechaliśmy na szczyt grzbietu Kalkar i niemal w jednej chwili zrobiło się jasno jak w dzień. John Hale i jego koledzy z pułku Sherbrooke Fusiliers znaleźli się pod morderczym ostrzałem. Niemcy do końca bronili swojej ojczyzny. Gdyby Kanadyjczykom nie udało się zająć wzgórz, operacja Blockbuster skończyłaby się, zanim zdążyła się rozpocząć. Z 26 lutego 1945 roku rozpoczęła się operacja Blockbuster. Od samego początku walka była zażarta. Generał Guy Simonds rzucił do niej grupę Shermanów. Ich zadaniem było zajęcie wzgórz Kalkar i otwarcie drogi głównemu natarciu, które miało odrzucić Niemców za Ren. Mimo przewagi aliantów, Niemcy stawiali zaciekły opór. Wjechaliśmy na szczyt grzbietu i w jednej chwili zrobiło się jasno jak w dzień. Niemcy zaczęli strzelać. Ostrzeliwano nas z lewego skrzydła i od przodu. Pamiętam dobrze, jak zobaczyłem po lewej stronie stodołę. Otworzyły się w niej wrota. Krzyknąłem do działonowego: uwaga na stodołę. W stodole, którą dostrzegł Hale, znajdowało się 88-mm działo przeciwpancerne. Jego pociski były w stanie przebić 10-centymetrowy pancerz z odległości 1,5 kilometra. Zaś Kanadyjczycy byli znacznie bliżej. Nie znam nikogo, kto przeżyłby spotkanie z 88. Kiedy wystrzeli, widzisz lecący na ciebie pocisk. Pędzi na ciebie jak pięść i ciągnie za sobą snop iskier. Przeleciał nad naszym pojazdem i uciął antenę czołgowi za nami. W chwilę po tym, jak działo wystrzeliło, my strzeliliśmy do niego.
Ale okazało się, że oberwał towarzyszący nam czołg łącznikowy grenadierów gwardii. W miejscu, w którym pocisk trafił w pancerz, ziała czarna dziura otoczona wianuszkiem rozżarzonego metalu. Dowódca czołgu wychodził przez właz, kiedy wybuchła amunicja. Wyrzucił tylko ramiona w górę, a potem zsunął się do wnętrza wieży. Na szczycie zostało 6 naszych czołgów. Ostrzeliwaliśmy przeciwnika przed nami i na lewej flance. Niemcy zaczęli wyburzać pociskami zabudowania gospodarcze. Wcześniej się za nimi chowaliśmy i wyjeżdżaliśmy tylko po to, żeby oddać strzał. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później zniszczą wszystkie nasze czołgi. Piechota okopała się, ale nie mogła utrzymać pozycji. Dlatego wystrzeliliśmy pocisk dymny. Nasze czołgi jeden po drugim opuszczały wzgórze, a my osłanialiśmy lewe skrzydło. W tym czasie zabudowania zamieniły się w kupę dymiących gruzów. Postanowiliśmy się wycofać. Ale nasz czołg ugrzązł w błocie. Wrzuciliśmy wsteczny i dodaliśmy gazu, ale pojazd tylko szarpnął i stanął. W tym momencie niemiecki pocisk przeleciał tuż przed nami. Ruszyliśmy więc do przodu i wtedy nadleciał kolejny pocisk. Butler stał w wieży, ale nagle upadł na podłogę. Nie usłyszeliśmy jednak żadnego trzasku ani gwizdu. Zapytałem, co się stało. On powiedział, że pocisk, który leciał prosto na nas, uderzył w słup elektryczny. Na początku ataku nasz szwadron miał 19 czołgów plus jeden czołg łącznikowy. Zostało z nich tylko 6. Tak rozpoczęła się dla mnie bitwa o Nadrenię. Do bitwy włączyły się kolejne czołgi i walki trwały do następnego dnia. W końcu Niemcy ulegli przewadze liczebnej, a Kanadyjczycy zajęli wzgórza Kalkar. Po opanowaniu wzgórz czołgi z pułku południowej Alberty ruszyły do ataku na kolejny grzbiet. Rozciągał się po drugiej stronie błotnistej doliny i to od niego pochodzi nazwa bitwy – Hochwald. Generał Simons zamierzał wysłać piechotę wspartą czołgami szwadronu A na miasteczko Udem, w którym miała zająć nasyp kolejowy. Tymczasem szwadron B miał nacierać przez dolinę w kierunku szerokiej przecinki w gęstym lesie. Celem natarcia było zepchnięcie Niemców do położonego nad Renem Xanten. Był to odważny plan, ale zaczął się źle. Kiedy nadszedł czas, ruszyliśmy naprzód. Dobrze pamiętam, jak jechaliśmy, a raczej jak się ślizgaliśmy. Pokonanie pierwszego kilometra zajęło nam wiele godzin. To było okropnie frustrujące. Błoto sięgało nam do osłon gąsienic. Mieliśmy uderzyć pół godziny przed północą, ale na pozycje wyjściowe dotarliśmy między 3 a 4 w nocy, bo ciągle grzęźliśmy w błocie albo kończyła się nam benzyna. Kiedy zaczęliśmy, właściwie już świtało. Pakowaliśmy się w sytuację najgorszą z możliwych. Czołgi nie powinny atakować w wąskiej przestrzeni. Tymczasem po obu stronach mieliśmy wypełniony Niemcami las. A
Wjechaliśmy w tę szczelinę jak na strzelnicę. Strzelali do nas jak do kaczek. Ginęli. Krwawiło mi serce. Gdy szwadron B ponosił ciężkie straty pod lasem Hochwald, szwadron A zbliżał się do nasypu kolejowego biegnącego przed Udem. Był to jedyny skrawek suchego terenu w morzu błota. Mieliśmy pójść prawym sierpowym, obejść Udem i zająć pozycję wzdłuż linii kolejowej. Mówiono nam, że miasto miało być puste. Ale w czasie wojny zawsze trzeba być ostrożnym i dlatego strzelaliśmy do wszystkiego, co się ruszało. Teren był w okropnym stanie. Samo dotarcie do celu było bardzo trudne. Poza tym wszędzie były pułapki przeciwczołgowe. Jeśli ktoś w nią wpadł, było po nim. Wjechaliśmy na obszar pocięty groblami. Po obu stronach tych grobli były potężne rowy. Nadjeżdżające czołgi musiały w końcu wjechać na którąś z grobli. To były jedyne skrawki suchego terenu w morzu błota, więc nie miały wyjścia. A kiedy już na niej były, nie mogły z niej zjechać. I tak znaleźliśmy się w pułapce. To najgorsza rzecz, jaka mogła spotkać kolumnę pancerną. I czekali na nas. Mieli nas na widelcu. Na polach wokół niemieckiego miasteczka Udem nie widać śladów toczących się tu niegdyś walk. Ale w ostatnich miesiącach II wojny światowej rozegrała się tu zaciekła bitwa. 27 lutego 1945 roku kanadyjskie Shermany, pokonawszy pola minowe i błoto, jechały wąską groblą w stronę nasypu kolejowego biegnącego przez Udem. I tak znaleźliśmy się w pułapce. To najgorsza rzecz, jaka może spotkać kolumnę pancerną. Czołgi zmuszone do jazdy jeden za drugim. Niemcy mieli tam mnóstwo okopanych tygrysów i dział przeciwpancernych. Czekali na nas. Eddie jechał pierwszy. Zobaczył przed sobą tygrysa. Domyślił się, że tygrys zaraz do niego wystrzeli. Dlatego strzelił do niego pierwszy. Ale pocisk przeciwpancerny odbił się od niego. Zrozumiał więc, że będzie musiał trafić go w słaby punkt. Tygrys był 57-tonowym potworem, który przypominał pancernik. Jego pancerz czołowy miał grubości 11 cm. Tygrysy sprawiały wrażenie niezniszczalnych, ale miały słaby punkt. Wąską szczelinę między kadłubem i wieżą. Trafienie w nią mogło unieszkodliwić czołg. Udało mu się. Zablokował jego wieżę.
ale Kanadyjczycy nadal tkwili w pułapce. Niemcy przygotowali zasadzkę doskonałą. Potem wszystko poszło bardzo szybko. Zniszczyli pierwszy czołg, potem ostatni i w końcu wszystkie pozostałe. Nas trafili od tyłu. Uderzenie było bardzo gwałtowne, a huk ogłuszający. Zaskoczyli nas. Wiedzieliśmy, że musimy jak najszybciej uciec, bo za chwilę nasz czołg wybuchnie. Mieliśmy szczęście. Udało się nam wydostać. Kapral McGivern obejrzał się i zobaczył, że tył czołgu stanął w płomieniach. Powiedział, że musimy uciekać. Pokazał nam zabudowania, które stały niedaleko i kazał do nich biec. Załoga dotarła do zabudowań i dostała się do niewoli. Gardiner i jego koledzy spędzili resztę wojny w obozie jenieckim. Ale i tak mieli szczęście. W ciągu pierwszych dni walk poległy setki żołnierzy, a setki innych odniosło rany. Dla Kanadyjczyków były to jedne z najtragiczniejszych chwil w tej wojnie, co świadczyło o zaciekłości oporu Niemców. Nie rozumieliśmy wtedy, dlaczego walczą z taką determinacją. Nie mieliśmy czasu się nad tym zastanawiać. Wiedzieliśmy tylko, że cały czas stawiają opór i nie mają zamiaru się poddać. Każdy z niemieckich żołnierzy był przekonany, że utrzymując swoje pozycje, pomaga ojczyźnie, bo broni dostępu do przemysłowego centrum III Rzeszy, czyli Zagłębia Rury. Znajdowała się tam większość zakładów zbrojeniowych. Żołnierze walczyli tak zaciekle, bo obronili przed nieprzyjacielem swojej ojczyzny. Dlatego stawiali tak silny opór. Rankiem 28 lutego Niemcy przeszli do kontrataku w rejonie lasu Hochwald. Kanadyjskie czołgi i piechota wdarły się w przerwę między lasami i zajęły pozycję na jej zachodnim brzegu, zaś niewielki oddział Shermanów dotarł do jej centrum. Wtedy Niemcy rzucili do ataku pantery, tygrysy i działa pancerne. David Marshall był świadkiem tego ataku. Zza wzniesienia przed nami wyjechały dwa czołgi, Tygrys i Pantera. Nasi działonowi wycelowali w nie i zanim Niemcy zdążyli opuścić działa, otworzyliśmy ogień ze wszystkich armat. Zatrzymaliśmy atak, niszcząc Panterę. I zmuszając Tygrysa do odwrotu. Niemcy ponawiali ataki i Kanadyjczycy odpierali je z największym trudem. Ale gdy sytuacja wydawała się beznadziejna, z nieba spadła pomoc. Pogoda się poprawiła i samoloty myśliwsko-bombowe zaczęły ostrzeliwać nas rakietami. Były dla nas śmiertelnie niebezpieczne. Tajfuny nadlatywały zza naszych pleców i ostrzeliwały Niemców z działek. Potem nurkowały przed ich pozycjami i wystrzeliwały rakiety. Rozlegał się huk, a w powietrze wylatywały szczątki maszyn. Rozrywały nas strzępy, tygrysy i pantery. Bardzo nam pomagały.
Tajfuny powstrzymały niemiecki atak swoimi rakietami. Ale w zamieszaniu bitewnym może wydarzyć się wszystko, o czym przekonał się Bill Luton. Nad głową usłyszałem potworny huk. Przypominał odgłos pociągu pędzącego przez tunel. Zastanowiło mnie to, a po chwili usłyszałem wybuch. Wtedy zobaczyłem odlatującego tajfuna. Luton i jego koledzy zostali zaatakowani przez najgroźniejszego wroga, brytyjskie myśliwce bombardujące tajfun. W takiej sytuacji czołgiści mogą tylko zapalić żółte świece dymne, żeby piloci wiedzieli, że atakują swoich. Pióropusze dymu rozkwitły po obu stronach czołgu w samą porę. Ale nic to nie dało. Samolot leciał prosto na nas. Instynktownie skuliłem się, choć i tak nie dałoby to niczego, gdyby trafiła w nas rakieta. Znowu usłyszałem odgłos pociągu pędzącego przez tunel i nastąpił kolejny wybuch. Na szczęście tajfun ponownie spudłował i wyszliśmy z tego cało. Tajfuny atakowały Niemców przez cały ranek. W południe Kanadyjczycy podjęli kolejną próbę oczyszczenia przecinki, ale zatrzymały ich niemieckie czołgi i artyleria. Mieliśmy przewagę liczebną w ludziach i w sprzęcie. Ale dobrze ukryty przeciwnik może zadać ciężkie straty, nawet jeśli ma się nad nim przewagę. Pierwszego marca rozpoczął się czwarty dzień bitwy, a Kanadyjczycy byli dopiero w połowie drogi. Niemieckie stanowiska ukryte po obu stronach przecinki musiały zostać unieszkodliwione jedno po drugim. To oznaczało natarcie czołgów przez las. Posyłanie czołgów do ataku przez las to absurd. Największym problemem były ich panzerfausty. Ręczne wyrzutnie przeciwpancerne. Panzerfaust, czyli pancerna pięść, był lekką i śmiertelnie groźną bronią. Wystrzeliwał na odległość do 60 metrów granaty kumulacyjne, które mogły przebić 20-centymetrowy pancerz i zabić załogę czołgu potężną falą uderzeniową. Uzbrojony w panzerfaust żołnierz mógł ukryć się w lesie i bez trudu trafić w duży cel, jakim był czołg. Jeśli miał szczęście, pocisk wywołałby pożar amunicji w czołgu, a w najgorszym razie zraniłby jego załogę. Jeden strzał i było po czołgu. Czołgi niewiele mogły tam zdziałać, ale nie mieliśmy nic innego. Razem z fizylierami z Montrealu nacieraliśmy przez las w biały dzień. Cztery czołgi jechały jeden za drugim, chociaż powinny się rozłączyć. Major fizylierów chciał, żebyśmy wystrzelili pocisk odłamkowy w grupę Niemców, którzy byli na polanie przed nami. Sherman 5 dysponował dwoma głównymi typami pocisków. Przeciwpancernymi do zwalczania czołgów i odłamkowymi do niszczenia nieopancerzonych celów. Trzeba było zachować ostrożność, bo wstrząsy wywołane przez ostrzał obezwładniają skuteczniej niż same pociski. Grunt drżał jak podczas trzęsienia ziemi. Ale Niemcy mieli schrony i chowali się w nich, gdy ich ostrzeliwaliśmy. Nie
Po ostrzale wracali na swoje stanowiska, odrzucali gałęzie i znowu byli gotowi do walki. Obserwator artyleryjski skierował na polanę ogień dział 25-funtowych. Po chwili nadleciały pociski i wylądowały w samym jej środku. To był wspaniały widok. 10, 15 pocisków upadło tuż przed nami. Nawała artyleryjska była skuteczna, ale bitwa trwała jeszcze 36 godzin, w czasie których czołgi metodycznie przełamywały opór Niemców. W końcu rankiem 4 marca na polu bitwy zapanowała cisza. W nocy Niemcy wycofali się, oddając przecinkę Kanadyjczykom. Shermany ruszyły naprzód i wkrótce ujrzały swój cel. Miasto Xanten, nad brzegiem Renu. Tam Niemcy postanowili stawić ostatni opór. Na polach uprawnych rozcinających na pół las Hochwald rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew stoczonych przez Kanadyjczyków podczas II wojny światowej. Po 5 dniach zaciekłych walk bitwa dobiegła końca. W nocy Niemcy wycofali się, oddając Kanadyjczykom przecinkę i lasy po obu stronach. Niemcy opanowali tę sztukę do perfekcji i powinniśmy byli to przewidzieć. Często bowiem stawiali bardzo zaciekły opór, żeby nikt nie pomyślał, że mają zamiar się wycofać. Ale wtedy właśnie tak zrobili. Zostawili jednak nieliczne oddziały osłonowe, które zachowywały się bardzo agresywnie. Zostawili za sobą 2 czołgi, 2 pantery. Jedna osłaniała drugą. Pierwsza stała i strzelała do każdego, kto wychylił się zza wzniesienia. W tym czasie druga zawracała i wycofywała się kawałek. Obserwował to mój kumpel Ed. Mógł to robić bezpiecznie, bo nie wysunął swojego czołgu ponad wzniesienie. Wystawił na dnie tylko wieżyczkę dowódcy, bo inaczej pantera mogłaby zniszczyć jego czołg. Pociski ich dział były w stanie przebić Shermana na wylot. I to z odległości paru kilometrów. Ed ocenił sytuację i uznał, że jeśli dobrze to rozegra, może zniszczyć obie pantery. Oddał armatę działonowemu, który miał otworzyć zamek i patrzeć przez lufę. Dzięki temu wiedział, kiedy lufa wysunie się ponad wzniesienie. Gdy już ukazał się w niej czołg, miał strzelić. Najgroźniejsza była pantera zwrócona przodem do niego, bo miała gruby pancerz czołowy oraz działo, którym mogła go zniszczyć. Ta pierwsza pantera cofała się wąską drogą, obok której biegły płytkie rowy i przypadkiem wjechała bokiem w jeden z nich. Wtedy odsłoniła cienki pancerz na swoim brzuchu. Pantera miała nachylony pancerz czołowy o grubości 8 cm. Ale jej spód był osłonięty pancerzem o grubości jedynie 3 cm. Ed natychmiast dostrzegł, co się dzieje, i od razu wpakował jej pocisk w brzuch. A potem posłał następne. Czołg stanął w płomieniach. Nie wiemy, czy jego załoga się wycofała.
Druga pantera była zwrócona do niego tyłem, a jej tylny pancerz nie był zbyt gruby. Wystrzelił do niej, a pocisk odbił się od górnego pancerza i urwał głowę dowódcy. Wtedy cała załoga wyskoczyła i porzuciła swój czołg. W ten sposób usunięto ostatnią przeszkodę uniemożliwiającą przejazd przecinką i Kanadyjczycy ruszyli w stronę Xanten. Niemcy zorganizowali tam ostatnią linię obrony. Ale jej przełamanie było tylko kwestią czasu. Alianckie samoloty wielokrotnie bombardowały miasto. Bomby spadały na Xanten cały dzień i całą noc. Miasto, które nigdy wcześniej nie było atakowane, zostało zniszczone w 85%. Siódmego marca, miesiąc po rozpoczęciu walk w Nadrenii i 8 po krwawym natarciu na Hochwald, kanadyjskie Shermany wjechały do Xanten. Wkrótce alianci zdobyli przeprawy na Renie, które otwierały im drogę do serca Niemiec. Trzecia Rzesza skapitulowała niespełna 2 miesiące później. Bitwa o Nadrenię jest jedną z zapomnianych bitew II wojny światowej. To tu brytyjsko-kanadyjska armia otworzyła drogę do Berlina. Straty po obu stronach były gigantyczne. Niemcy stracili 40 tysięcy zabitych i rannych. Zaś dla Kanadyjczyków bitwa o Nadrenię, w tym bitwa o Las Hochwald, była najkosztowniejszą kampanią w całej II wojnie światowej. Jeśli chodzi o liczbę ofiar, to w ciągu 30 dni straciliśmy tam 5300 zabitych i rannych. To znacznie więcej niż w Normandii podczas walk o ujście Skaldy. Co ciekawe, naszego zwycięstwa nie przyjęliśmy z radością. Cieszyliśmy się raczej z tego, że jest już po wszystkim. Pamiętaliśmy bowiem o zabitych i o cenie, jaką zapłaciliśmy. Wiedzieliśmy też, że to jeszcze nie koniec. Pracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Grzegorz Gredecki, czytał Jakub Urlich.